żeby pokazane ludziom, jakim my jesteśmy. Labas. Labas. Na. Dabar matai, kam man reikėjo šitos suknelės? Udało mi się zrobić dwa takie filmy, nie? Że jeden film to jest Kara, drugi film, który teraz wchodzi do kin, Laskotki. No z tego filmu też nie jestem zadowolony, bo przez ten film widać, że mój przekaz i moje przesłanie nie są jeszcze dojrzałe i skonkretyzowane. To oba filmy powstały w języku litewskim, dlatego że były produkowane przez litewskich producentów, produkowane na litewski rynek. One są wszystkie w ramach takiego konkursu AXX. Myślimy o filmie, który powinien być o tym, co każdy człowiek przeżył i codziennie przeżywa. Bo przecież wszyscy mamy jakieś wewnętrzne doświadczenia i ciekawe historie. Wydaje mi się, że najbardziej poruszające jest to, że Romek jako reżyser tak naprawdę opowiada o swoich uczuciach, o takich emocjach, które są w nim, a jednocześnie w każdym z nas. Teraz jakby bardzo, bardzo pragnę zrobić film o Polakach z Wilna i chyba to raczej bardziej fabularny film o Polakach, takich młodych Polakach z Wilna, nie? Po prostu o sobie, o moich przyjaciołach, nie? Ale żeby właśnie oni mówili tak po polsku, po wileńsku. Po zrobieniu filmów, nie, doszłem do takiego wniosku, że najważniejsze jest w sumie to, z czym widz wychodzi z kina, nie? Że ten przekaz to nie musi być po prostu taki komunikat, który dochodzi czy nie dochodzi, ale to on musi też wpłynąć na jakby prywatne, osobiste życie każdego widza w jakiś tam sposób i po prostu dać mu nadzieję, dać mu siłę, dać mu jakieś takie świetlejsze widzenie świata, żeby on po prostu poznał bardziej siebie i znalazł szczęście. Einam, sakau. No na co dzień poszukuję jakieś zamówienia, tak zwane fuchy, żeby coś filmować. I to mogą być też jakieś wesele, jakieś filmy instruktażowe. Są to często jakieś teledyski, jakieś takie filmy reklamowe do internetu, nie? Współpracuję z Walentym Wojniłą, z Edytą Maksymowicz w telewizji Polonia, właśnie w tej jednostce wileńskiej. No i tam też bardzo dobrze się czuję, bo to jest po raz pierwszy, kiedy pracuję z Polakami. Tak bardzo łatwo się mówi, po prostu podobne w ogóle żarty, podobne myślenie. Zazwyczaj nie wychodzę bez przyjaciół. Nie opuszczam w samotności miejsca przebywania. Biorę pod uwagę ich zamierzenia. Ignoruję lub potępiam wszelkie inne zachowania. Jeżeli coś tam się stanie, czy co, on zawsze podejdzie, zawsze porozmawia. Nie to, że tam, nic nie stało się. Nie, on jest taki dosyć, no nie jest taki przytulny, ale jak na chłopaka jest naprawdę taki dobry. Jest taki wrażliwy, jest delikatny. W sensie uczuć. No tak, вот, він теж є таким, якби, в якомусь стопні, такий родинний. Він хоче фільмувати, він хоче, то він тлумачив і для дядька, і для мене.
że on po prostu nie wyobraża sobie, czym jemu innym zająć się można. Że to jego hobby, że on to lubi. Przecież on to zaczynał od dziecka małego. Tam najpierw robił te różne rysunki, plakaciki i tego. I potem to on tak po trochu znalazł jakichś tam kolegów. No ale to sami po sobie te dzieci sobie tam jak przemyśleli. A teraz jemu po prostu bardzo brak tego wsparcia, żeby jego wprowadzić w tę drogę. W domie babci to się wychowałem, mieszkałem właśnie do 5 klasy tam u babci, mieszkaliśmy na drugim piętrze, te pociągi, ta cała przyroda taka wileńska i po prostu ten zapach tej trawy i w ogóle, i te też tam bardzo lubię i w ogóle chcę tam się osiedlić właśnie w tej dzielnicy tam, gdzie moja babcia mieszka. Takie wady, no które może nie są jakieś nadzwyczajne, po prostu może brak jest mu troszkę tej takiej koncentracji, mobilizacji. Nie zmywa naczyń po sobie, kiedy jest na imprezie u mnie w domu. To przede wszystkim, że co jeszcze? Chusteczki czasami rzuca na ziemię. I nic takiego więcej poważnego nie ma. Często udaje się różnym przyjemnościom, takim hedonizmom nawet. I no, zamiast tego, żeby być bardziej jakby takim... pracowitym, nie? Na stos rzuciliśmy, na życie los, na stos, na stos. Mój tata w ogóle jest bardzo zaangażowany w działalność polską, bo jest członkiem ZPL-u, też aktywnie działa w akcji wyborczej. Z tych samych powodów, co ja robię filmy, żeby właśnie dać ludziom coś dobrego, tak samo mój tata. On też nie jest jakby obojętny na te społeczne sprawy, czyli obchodzi go więcej niż tylko jego rodzina, nie? No i to jakby taka forma takiego życia społecznego i szczęścia międzyludzkiego, no, w pewnym sensie. Jesteście szczęśliwą rodziną, mógłbyś tak powiedzieć? Tak, tak. Jesteśmy szczęśliwą, tak. Muzyka pasuje jak ulał do mózgu, papieros do głodu, lysa głowa do nieuchwytności, dumnie zadarta do zatłuczonej ulicy. W najbardziej fabularnym korku świata, nie znając swojej przyczyny, awaria niewyjaśnionej przyrody, a może persona uśmiechem eskorty, potrąca na chodnik miejskie transporty, wymieniając kilka tysięcy czynników, iż każde słowo poza siebie wyzwaniem jest. No i nie wiem, czy uda się mu coś. A bardzo by chciała, żeby, bo on faktycznie, mnie jego szkoda, bo córka, ona jest taka pracowita, ona dojdzie do tego. A on ma te marzenia, jeżeli te marzenia nie spełnia się, to on no naprawdę nieszczęśliwy będzie człowiek. Zostajemy tu na długo, nie osiedlamy się na wzgórzu pobliżu kościoła, nie ogradzamy się ścianą ognia od autostrady, nie jesteśmy zbyt grubi, nie uśmiechamy się z grzeczności.